technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny. Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny to zawód, na który prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników na terenie województwa dolnośląskiego. Specjalista w tej dziedzinie odpowiedzialny jest za organizację i pracę przy wydobyciu kopalin takich jak rudy żelaza lub metali nieżelaznych, a także gips, anhydryt, ruda barytu, granit, piaskowiec, wapień, zajmując się zarówno samym wydobyciem, jak i organizacją prac. Duża część jego obowiązków związana jest z obsługą nowoczesnych maszyn i narzędzi. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Głowacki, jestem technikiem podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i dziś opowiem Wam o swoim zawodzie. Warto wybrać zawód technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, ponieważ jest to zawód bardzo prestiżowy, dający konkretne przywileje, takie jak na przykład wcześniejsza emerytura. Jest to również zawód pozwalający na godne zarobki. Ta profesja daje możliwość zatrudnienia w wielu różnorodnych miejscach pracy. Wybrałem ten zawód dlatego, że jest to praca prestiżowa i bardzo stabilna, pozwalająca godnie zarobić. Szukałem także pracy manualnej, w której na pewno nie będę się nudził. Cieszę się również, że to co robię, chroni znany na całym świecie zabytek. Mój standardowy dzień pracy zaczynamy od przebrania się na cechowni. Cechownia to nasza górnicza szatnia. Jest specyficzna. Ubrania przechowuje się nie w szafkach, ale pod sufitem na specjalnych łańcuchach. Następnie przychodzi nas kierownik i ordynuje nas na poszczególne prace oraz informuje, co powinniśmy ze sobą zabrać, aby je wykonać. Przed zjazdem pod ziemią pobieramy z lampowni lampę, pochłaniacz tlenku węgla oraz markę, czyli metalowy znacznik z numerem identyfikacyjnym. Są to bardzo ważne rzeczy dla każdego górnika. Nasze prace polegają w szczególności na zabezpieczeniu oraz odwiercaniu otworów do niedostępnych komór. Kopalnia soli Wiliczka to rozległy labirynt, przeszło 2300 wyrobisk komorowych. Nie wszystkie z nich są zabytkowe. Zbędne pustki poeksploatacyjne naruszają stateczność górotworu, dlatego muszą zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone. W Wieliczce stosujemy do tego metodę podsadzki hydraulicznej. Pustki poeksploatacyjne wypełniamy piaskiem. Do miejsc wymagających wodoszczelnego zabezpieczenia zatłaczamy specjalne mieszaniny iniekcji. Obsługa wiertni wymaga skupienia i odwagi. Pod ziemią po pierwsze należy dbać o BHP. Wiercimy w miejscach wskazanych w przygotowanej wcześniej dokumentacji. Tempo pracy zależy od tego, jakie napotkamy skały i jak długi ma być otwór, pod jakim kątem poprowadzony. Zabezpieczenie zabytkowej wieliczkiej kopalni to proces. Pracujemy przez cały rok na 3 zmiany. Wymagający, ważny i potrzebny. W tych trzech słowach opisałbym mój zawód. Praca technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny daje poczucie satysfakcji i dobrze spełnionego obowiązku. Świetnie odnajdą się w niej osoby, które lubią stawać przed wyzwaniami. Z drugiej strony dla wielu plusem jest możliwość przejścia na emeryturę w dość młodym wieku, a także godziwe zarobki i tradycyjny szacunek. Dużą wartością dodaną w tej pracy są przyjaźnie. Na zawieranie bliskich znajomości wpływają silne przeżycia i świadomość, że od współpracowników często zależy życie i bezpieczeństwo.